Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy u kolegi Jerzego Kostorza. Kolega Jerzy Kostorz będzie tutaj pilotował aukcję gołębi Rainera Pittmana. Jest to aukcja gołębi, które pochodzą bezpośrednio od niego. I tutaj w Polsce nadzorem nad tą aukcją, nad tymi gołębiami zajmuje się kolega ksiądz Jerzy Kostorz. Proszę bardzo, ksiądz Jerzy powie nam tutaj o tych gołębiach coś więcej. Witam serdecznie wszystkich hodowców. Z tej racji, że już od dłuższego czasu, nawet od kilku lat można powiedzieć, w naszym kraju jest duże zainteresowanie gołębiami Rainera Pittmana, przede wszystkim z linii Finieke 5000, postanowiliśmy razem z Rainerem w tym roku przygotować specjalnie dla hodowców z Polski w ramach aukcji na naszegolebie.pl kilkanaście czy wręcz kilkadziesiąt zimbredowanych gołębi z linii Finieke 5000. Tak jak powiedziałem, ja tylko będę jakoś pilotował tę aukcję z racji mojej przyjaźni z Rainerem Pittmanem, ale to on wystawia te gołębie. Są to gołębie młode, ale już nie takie młode. To nie są tak zwane piszczki, tylko już gołębie, które trochę czasu były u Rainera, tak, że w sytuacji, kiedy byłby któryś z nich no po prostu kiepski, nie nadawałby się, to zostały wyeliminowane. Chcę podkreślić, że te gołębie są jak gdyby zaobrączkowane po kolei, według takiej kolejności, i tutaj wszystkie gołębie zostały rzeczywiście... Wszystkie gołębie zostały ponumerowane obrączkami po kolei i żaden z nich nie został z tej jak gdyby kolejności usunięty czy sprzedany wcześniej. Jest tych gołębi 30. Oczywiście zdarzały się słabsze gołębie, te zostały wyeliminowane. Ja mam u siebie i obrączki tych paru gołębi, bo to zaledwie są chyba 3 gołębie. Mam też rodowody do wglądu. Także jest to wszystko po kolei przygotowane na stronę aukcyjną, z możliwością zakupienia sobie tych gołębi w ramach aukcji na naszegolebie.pl. Ja tu w ręku mam jednego z takich gołąbków. To już są gołębie też, które są w trakcie pierzenia. To są takie, tak jak mówię, gołębie młode, ale już mające z 2-3 miesiące. Także są to gołębie, myślę, na przyszły rok gotowe do rozpłodu. Z wszystkich możliwych linii czy dzieci, które posiadał wcześniej Rainer Pittman, które już niestety nie są płodne, gołębi Flofferwortha, szczególnie z takim naciskiem na Finieke 5000. Są gołębie z słynnego, który sprawdził się w warunkach polskich, Syna 151, jest ich kilka. Są także z innych 152, brata Finieke, z brata 933. To są te gołębie, które rzeczywiście nie tylko są modne, ale też już wydały dobre potomstwo także w naszym kraju. Hodowcy sobie bardzo te gołębie cenią. Także jest okazja kupienia dobrych gołębi z linii Finieke 5000 w ramach aukcji. Będzie ich, tak jak powiedziałem, wystawionych 30 sztuk. Tutaj powiedzmy jeszcze tego gołębia, którego masz w ręku. Jak to jest gołąb, o jakim numerze powiedzmy? To jest gołąb o numerze 16-65, to jest z linii 354, sparowany chyba tam też z Het Aske. To wszystko będzie do wglądu w rodowodach, także zapraszam do przejrzenia tych rodowodów, do przestudiowania i ewentualnie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, do aukcji, do licytowania. Tutaj jeszcze tylko powiedzmy, te gołębie są tutaj u Ciebie w Rzędowicach, także jak ktoś by chciał nawet kiedyś więcej informacji zasięgnąć, tutaj można zadzwonić tutaj na telefon podany tam. Tak, bądź do mnie, bądź do Rysia Żółkiewicza, także można bezpośrednio takich. Także na razie dziękujemy hodowców wszystkich, zachęcamy do wzięcia udziału w tej aukcji. Jeszcze raz tylko przypominamy, że są to bezpośrednio gołębie pochodzące od Rainera Pittmana. One nigdy nie były jeszcze u nikogo, tak jak tutaj ksiądz Jerzy Kostorz wspomniał. Są tylko tutaj przeznaczone na aukcję na naszym serwisie. Także dziękujemy i hodowców zachęcamy do udziału w aukcji. Dziękuję.